Siemanko widzowie, znajdujemy się dzisiaj na Ursynowie i będziemy próbować kuchni japońskiej. Za mną znajduje się Uzumaki Ramen i wydaje mi się, że naprawdę dzisiaj smacznie zjemy, bo ma on aż 4,8 na 5 ocenę na Google. I tutaj wkradł się mały błąd. Ocena na Google to 5,0, a ja podałem ocenę ich drugiego lokalu. W każdym razie lecimy dalej. Tak więc wchodzimy, a wy życzcie nam smacznego. Oczywiście, jeżeli chodzi o zasady savoir-vivre, no to nie życzymy innym osobom smacznego, bo to mogłoby sugerować, że no, może nie smakować potrawa, chyba że sami przygotowujemy potrawę, więc wtedy jak najbardziej możemy życzyć smacznego, natomiast normalnie powinno się życzyć na zdrowie, jak to pan Makłowicz powiedział, bo jedzenie ma służyć i ma no po prostu przynosić nam zdrowie, a wiecie, jesteśmy tym, czym jemy, więc my dzisiaj będziemy sprężystym makaronem ramen. No bo co to jest ramen? Ramen to jest generalnie sprężysty taki makaron, który właśnie znajduje się w bulionie. Ja osobiście powiem, że tak naprawdę nie jestem jakimś, nie wiadomo jakim koneserem ramenu, znaczy bardzo mi smakuje, ale nie jadłem go jakoś tam wielokrotnie, kilkukrotnie miałem okazję spróbować, ale na pewno nie wszystkich rodzajów. Tutaj właśnie w Uzumaki Ramen mamy do wyboru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 różnych pozycji ramenów mięsnych oraz 1, 2, 3 wegańskie pozycje. Do tego są jakieś tam przystawki. My wzięliśmy wontony mięsne, czyli to są właśnie takie pierożki azjatyckie z wieprzowiną i 22 zł kosztowało nas 5 sztuk. I tak, ja wziąłem uzumaki shoyu, czyli taki najbardziej klasyczny ramen, wróbel tantamen z boczkiem, moja 39, wróbla 40 zł porcja i tutaj jeszcze dodatkowo wzięliśmy po marynowanym jajku w cenie 3 zł. Tak więc co? Nasze dania się przygotowują, więc podejrzewam, że pierwsza przyjdzie przystawka. No to mamy już nasze wontony, spójrzcie, no jak widać, generalnie przystawka ma pobudzać nasz apetyt, ma być takim appetizerem, tak, żebyśmy czekali na to danie główne, no nie oszukujmy się, tym się nie najemy, bo te pierożki są naprawdę małe i one kosztowały 22 zł, no to co, 5 sztuk, no to wróbel, na 3-4 kto je 3, kto 2, kto wygra to ten, 3-4. 3, 4. Ja jem 3. Trudno. Dobrze, że jestem na diecie. Ja też na diecie, jak widać, może nie widać, ale ja przynajmniej widzę w lustrze, że troszeczkę mi się mie. No ze 3 kilo chyba od ostatnich nagrywek, albo 3,5 nawet, więc mogę teraz troszkę nadrobić, jeżeli chodzi o konsumpcję różnych dań. No to co, jedziemy z wontonem. Ciasto jest bardzo cieniutkie, to od razu widać. A ja jestem dosyć słabym operatorem, jeżeli chodzi o te pałeczki widłowe. No dobra, jedziemy. Spoko. No, dobry smak wieprzowiny. Mięso generalnie nie jest ten farsz taki zbity. Całkiem okej. Okay. Bez oczywiście jakiejś tam rewelacji. To nie są najlepsze pierogi, jakie jadłem, ale bardzo smaczne. Ten wywar tutaj taki, ten sos, którym tu jest polane, jest taki właśnie lekko pikantny. Po prostu dobre pierogi. Nie ma tutaj się nad czym rozwodzić, chociaż 22 zł, no jak no, knajpa, nie? Ale no 22 zł to jednak na takich 5 pierożków to jest sporo. Dzień dobry, widzowie. Wyglądowo? Kurczę, wyglądają spoko. Znaczy, wiem czego się spodziewać. No próbel, a inspekcja zapachowa? Oczywiście, jak zawsze. Zapach okej. Okay. Na razie zdaję egzamin. Dobra, wjeżdżę z pieroga. Dobre, ale... Przecież nie, kurczę, nie wiem czy jest, ale smakuje mi. Dostaliśmy już swoje rameny i tak, mamy tutaj uzumaki ramen, czyli ten klasyka klasyki. I co się w niej znajduje? Ja już wam tutaj powiem, to jest to klarowny, łagodny bulion na bazie kurczaka. I tak, mamy tutaj tare na bazie japońskich sosów sojowych. Tare to jest taka właśnie baza do tych sosów ramenu. Boczek haszu, no boczek jest bardzo popularnym generalnie składnikiem, jeżeli chodzi o te rameny. I jednym z tych, które najbardziej lubię, zaraz obok marynowanych jajek, które właśnie tutaj dodaliśmy.
Mamy tu jeszcze właśnie pierś kurczaka przygotowaną metodą sous vide, więc no ona powinna być bardzo soczysta. Mamy men ma, cokolwiek to jest, nie mam zielonego pojęcia, więc potem dodamy po prostu tutaj info, co to jest, bo zielonego pojęcia nie mam, a nie będę teraz sprawdzać. Jeszcze pior narutomaki. Narutomaki, o to jest to, tutaj widzę z zewnątrz, to jest na bazie właśnie takich mielonka, takie coś podobnego jak paluszki krabowe, tylko właśnie na bazie ryb, bo paluszki krabowe również. Mamy nori, olej na bazie imbiru i czosnku. A drugi właśnie tutaj mamy tantamen z boczkiem i tak samo, to jest tutaj, jeżeli chodzi o bulion, spójrzcie jaki on jest tutaj intensywnie czerwony. To jest, wygląda tak właśnie jak było na tym naszym pierogach topolane. I mamy tutaj właśnie pikantny, kremowy bulion, stare, na bazie orzechów i sezamu, czyli ta baza jest orzechowo-sezamowa. I do tego jest właśnie boczek również z haszu, pak choi, cebula czerwona, szczypior, prażone orzechy, narutomaki tak samo i właśnie ten olej chili, który nadaje tutaj tej barwy takiej. To ja zacznę od tego łagodnego. Powiem tak, moje umiejętności konsumpcji, jeżeli chodzi o pałeczki, są na poziomie beginner bardzo. Jeżeli chodzi o sushi, to zjem jeszcze te takie, gdzie jest te nori naokoło, ale jak już mamy urumaki, że w środku jest nori, a z zewnątrz jest ryż taki, to mi się to rozwala. Dobra, sprawdzimy, czy makaron jest sprężysty. No, makaronik pierwsza klasa. Już na nim czuję po prostu, jak on jest obleczony tym bulionem. Bardzo dobry, bardzo wyrazisty ten bulion. To co, spróbujemy sobie jajeczko. Proszę Ciebie. Dobre. Aczkolwiek jak jadłem te marynowane jajko w Arigatorze, byłem w Arigator Ramen, to tam mi smakowało lepiej, muszę przyznać, to marynowane jajko. Tu nie czuć tak mocno tej marynaty, ale bardzo fajne jest to płynne żółtko tutaj. I je było bardzo czuć na języku. Dobra, jedziemy tutaj indyczek. Tak jak mówiłem, bardzo soczysty, no bo był przygotowany metodą sous vide. Jak ten nikado awokado. Sprawdzisz? Taki chłopak z Ukrainy. Był chudy, dosłownie jak patyk. No po prostu, ale to taki chudy, że nie wiem. Koleś tam, nie wiem przez ile lat, przez 6 lat czy coś takiego, robił takie, że mukbangi, że wpierdzielał te makarony i tak dalej. Człowieku, on z jakimś maską tlenową, kurna. Teraz, dobra, jadę jest właśnie z tym boczkiem haszu. Ja go uwielbiam. On nie czuje tutaj takiej galarety tej tłustej, jak czasami w boczku. Czujesz tutaj, że on był poprzypikany z każdej strony wróbel, więc może Ci się spodobać. Generalnie, powiem Wam tak, bardzo poprawny ramen, smaczny. Nie mam tu wiele się do czego przyczepić, ale naprawdę jest smaczny. I ogólnie rameny to mi się kojarzyło, że to już 5 dyszek, nie? Więc takie 39 zł, no też jest dużo, nie oszukujmy się. Ale jak na ramen, to wydaje mi się przyzwoita cena i przyzwoity ramen, tak więc jak najbardziej polecam. Bardzo fajny jest ten bulion, no i bardzo dobry makaron. Smakuje mi to po prostu. Jeszcze spróbuję tego glona. Nie no, naprawdę smaczny ramen. Przechodzę do naszego tantamena z boczkiem. Dobra, zacznę od boczku. Ej, ja miałem 2 plastry boczku, a Ty 3? Pani chyba wiedziała, że uwielbiasz boczek. Miałem się rozpływać, być delikatny. Jest dobry. Tu jest taki fajny, wyrazisty bulion i tak dalej, ale mi strasznie ten olej właśnie chili tutaj podpasowuje, nie? Ale spójrz, jeżeli chodzi o makaron, jest tutaj inny makaron. Tu grubszy, tu cieńszy. Jest inny makaron, więc zaraz sprawdzimy. Ja tutaj popisuję się swoimi umiejętnościami. Patrzcie, jak nawinąłem. Spaghetti. Tak, spaghetto. Ten makaron jest dużo lepszy. W sensie, jeżeli chodzi o sam makaron, ten natomiast jest bardzo sprężysty i jest pyszny. I jak byłem w Arigatorze, to mi się wydaje, że ten nawet jest lepszy, bardziej sprężysty. Jeżeli chodzi o sam bulion, to mi ten lepiej smakuje, ale powiem Ci, że naprawdę, jeżeli chodzi o makaron, to tutaj jest lepszy. W tym uzumaki, zwykłym, przy tym shoyu, nie? Ej, ale tutaj jest więcej tego makaronu, zdecydowanie. Czy coś tutaj jest, czego ja tam nie miałem? Bo wydaje mi się, że reszta jest bardzo podobna.
Tutaj miałeś ten glon jeszcze. Miałem jeszcze glon, ale akurat no, to nie jest coś chyba, co byś chciał za bardzo. Powiem tak, jest naprawdę spoko i cenowo też jest lepiej niż w innych tych ramenowniach. Spróbuj, wróbel. Jestem ciekaw twojej reakcji. Ja z kolei na ramenach się w ogóle nie znam. Zraz w życiu miałem z nimi styczność, więc nie będę oceniał, czy są dobre, czy złe ogólnie, tylko czy mi smakują, czy nie. Znaczy, no, ja też tak oceniłem, bo się też na tych ramenach... Być może ramen to w ogóle nie jest danie dla mnie. Jest walka. Kurczaki kluchy, dobre. Czuć, że bulion jest słony. Coś, co mi smakuje. Kluchy są naprawdę smaczne. No, spróbuję, super są właśnie. Spróbuję tego bulionu. One mi lepiej smakowały niż w tym Arigatorze. Arigator uważany za jeden z tych topowych w Warszawie. Dobry. Czuć, że trochę tłusty. Myślisz, że to dla mnie będzie dobry wybór? Będzie spoko. Tak, tak. Jest git. Nie ma żadnej galarety, nie ma żadnych... Nie czuć tłuszczu. Czuć smak boczku, takiego wysmażonego. On jest podpieczony taki, wypieczonego, no. Czuję, że twoja pozycja mi bardziej będzie smakować niż ta, którą teoretycznie wybrałem. Szczerze? Tam bulion mi lepiej smakuje, chociaż tutaj też jest świetny, bo ja lubię pikantne rzeczy. Jajko, kurczę, nie wyczułem, żeby jakoś mega różniło się od takiego zwykłego. O tym mówiłem. A tego się obawiałem. Że jest właśnie mało, wiesz, o co chodzi. Jeszcze to ci smakowało? To jest spoko. W konsystencji najgorsze z tego wszystkiego. A, bo tych konsystencji nie lubię. Naprawdę fajne. Na coś takiego mógłbym wrócić. Dobrze, teraz bardziej... Tu bardziej bulion rosołowy w kolorze. Tu za to kluchy bardziej rosołowe. Bo to jest bulion. Bulion generalnie jest taki, wiesz o co chodzi. Mhm. I on jest sojowy tutaj. A tutaj właśnie ten olej gra główną rolę. Też fajny posmak. I chyba wiem, dlaczego tu są cieńsze niteczki, cieńszy makaron, bo do tego tak by się fajnie... Nie sklejało. Ten makaron się tak ładnie by nie obtoczył. Ten wywar jest gęsty, u ciebie jest rzadki. Ale mi na przykład ten makaron lepiej smakował, a tobie, jeżeli chodzi o sam makaron, nie? Jeżeli chodzi o sam makaron, to też bym wolał taki grubszy, ale... Wydaje mi się, że aż tak bardzo by nie pasował do tego. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Jeszcze spróbujmy tego wywaru. Znaczy nie wywaru, to wywar jest super tutaj. A to wywar się nazywa? Bulion taki. Oj, wyczuwalne orzechy. No, bo on jest na basie właśnie orzechów. Fajne, kurczę. Tak? Chyba polubię ramen. Nie wiem, czy ten z tymi cienkimi... Kurwa, gdyby troszeczkę inny... Ale to ma coś w sobie, że to jest takie cienkie. Ale tym się najesz. Cztery dychy, ale się najesz, bo to jest ogromne, nie? Kluchów tyle. Bardzo pasuje ten posmak orzecha. Jest tak? Super, no. Dobra, wiesz co, ja spróbuję też tych bulionów, bo też się nie zna na tych. Tylko mówię, czy dobre, czy niedobre. Jadłem parę razy, więc ja żadnym ekspertem nie jestem. I zapewne nigdy nie zostanę, chociaż może zacznę więcej jeść, bo ja generalnie lubię ten ramen, ale... Zawsze nie ma okazji, bo to pizza wychodzi, a to coś tam. To próbujemy. Ale no faktycznie, jak się je ten sam bulion, czuć tą większą głębię tego smaku, nie? Większą głębię niż jak po prostu te makaron wciągałem, nie? Dobry. I faktycznie ten sosy sojowe są tu wyczuwalne bardzo mocno. Już jak tak właśnie przejdziesz do tego. A tego, no ja mówię, sam bulion mi tutaj lepiej smakował. Czujesz orzech? To na makaronie tak nie czułem, jak samym makaronem wciągałem. Ty, masz rację z tymi kluchami. Tu są takie drobne, bo jak weźmiesz tak dużo właśnie, one tu zagęszczają i po prostu się osadza dobrze ten bulion i czuć ten orzech. Bo jak ja wcześniej wziąłem, bo ja wziąłem kawałek, o tak wziąłem. Ja nie czułem tak tych orzechów.
zawsze mi się kojarzy, jak na przykład w bajce Naruto jadł ramen, to że dużo brał tych kluchów naraz do buzi. No to jak ten z Ukrainy, ten Nikado Avocado. Słuchajcie, dajcie znać po prostu, czy to właśnie tak się powinno jeść, że tak właśnie dużo tych kluchów, jak w tym mukbangu wciągać naraz, czy tak mniej, bo kurczę, faktycznie jak bierzesz więcej, to one faktycznie idą do góry i je możesz ugryźć. A jak bierzesz mniej, tak jak ja brałem na początku, to one mi spadały z tych kików. Kików. Pałeczek. No, z tych pałeczek. Ale naprawdę, i powiem ci, że no, jeszcze wezmę kawałek tego makaronu. Jest ale... dużo, podzielę się. Ja twojego też sporo zjadłem. Widziałem. Nie. No. Teraz, jak przez to właśnie, że mi o tym orzechowym, że spróbowałem tego bulionu na łyżce, a teraz mam zagłoskę, który lepszy, bo ja lubię tę pikantność. Kurczę, oba są dobre. Jedyny minus tutaj znajduję w tym jajku. Bo było bardzo właśnie to jajko fajnie zamarynowane tam, gdzie jadłem ostatnio. A tutaj właśnie czuć tak, jakby po prostu to jajko jeszcze się nie domarynowało i czuć po prostu, że ono jest takie zrobione. Jest ten środek właśnie taki płynny troszkę, półpłynny, jest smaczne, ale nie ma tam tej marynaty, tego smaku marynaty, która ci wyciągnie ten smak, że naprawdę, bo o to właśnie chodzi w ramenie, że tu każdy ten element ma być tak fajnie dopracowany i nieść tam jakieś dodatkowe właśnie bazę smakową. A dla mnie to akurat plus, bo ja się obawiałem tej marynaty, a gładziutko przeszło jej. Powiem tak, ja jestem zadowolony. Generalnie jak idę i cztery dychy mam już dać właśnie w knajpie, to chcę, żeby to pierwsza się najeść, znaczy no za jedno danie, nie? W sumie ty, jak idziesz kotleta teraz schabowego do 45-50 zł, no ale jak już tyle wydajesz, to chcę się po prostu najeść i zjeść coś smacznego. I tutaj najadłem się i zjadłem smacznie. No, taką ilością kluchów da się zapchać. No to nie chodzi o to, żeby się zapchać w jedzeniu, tylko żeby się przyjemnie najeść, no. A nie zapchać. Zapchać się możesz kupić to pizzę familijną kilogramowo z Biedry i też się możesz zapchać za dyszkę. Nie wiem, ile teraz kosztuje. Ale można się przyjemnie zapchać. Końcówkę to się wypija. W ogóle. Kiedyś czytałem, że trzeba siorbać. Ale chyba też siorbnę, bo to... Trzeba dopisać, że świnie. No i w Japonii też jest tak, że właśnie jak siorbiesz, to znaczy, że ci smakuje. Także widzowie, jeżeli chcecie zjeść bardzo dobry ramen, no to tutaj Uzumaki Ramen jest na pewno takim miejscem i będzie to na pewno dobry wybór, z którego nie będziecie żałować. My tutaj sobie dokończamy nasze rameny, zaraz sobie posiorbiemy, żeby tutaj pokazać właścicielom, nie wiem, pracownikom, że nam smakowało, tak? Bo Ruben mówi, że trzeba siorbać. Także na jedzeni, to do domu. Ciao!